Chwilę właśnie z nim będziemy chcieli porozmawiać, a także z kilkoma naszymi zawodnikami. Jest Jacek Laskowski, bardzo proszę, Jacku. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, gratulujemy wygranej. Na początku zanosiło się na łatwe zwycięstwo. Czy spodziewał się pan, że będzie taka nerwówka pod koniec? Proszę pana, na mecz zawsze trwa 90 minut i nie należy go oceniać przez pryzmat ani pierwszych 5 minut, ani ostatnich 5 minut. Mecz trwa, tak jak powiedziałem, 90 minut, cieszy zwycięstwo. Pierwsze odniesione od dłuższego czasu. Dzisiaj w piłce nie ma łatwych przeciwników i każdy wynik, każde zwycięstwo w eliminacjach do Mistrzostw Świata muszą dawać satysfakcję. Naszej piłce potrzebny był kolejny krok do przodu po Wembley. Czy ten mecz był takim krokiem do przodu? A pana zdaniem nie był takim krokiem do przodu? Samo wygranie meczu to nie jest krokiem do przodu, to jest krok wstecz. Ale czy gra pana zadowoliła? Panie redaktorze, ja panu powiedziałem, mecz trwa 90 minut, były momenty gry bardzo dobre. Były momenty naprawdę, które no, należało patrzeć z wielką satysfakcją. I panie redaktorze, niech mi pan powie, czy wy nie potraficie w telewizji inaczej rozmawiać i patrzeć na piłkę. Jeszcze chłopcom ja nie zdążyłem podziękować, a ja się mam usprawiedliwiać przed opinią publiczną ze słabej gry. No to przepraszam, że państwo przeżyli kiepskie chwile przez 90 minut. Zapytałem się tylko, czy podobała się panu gra całkowicie. Ja panu powiedziałem, że mnie się podobała gra i mnie cieszy zwycięstwo. A jak się panu nie podobała, to niech się pan wytłumaczy. Dziękuję bardzo. To wszystko, oddaję głos Dariuszowi Szpakowskiemu.